wokół dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim w drogę policjantki, policjanci, ale też i pracownicy cywilni, bo to również wasze święto. Lipiec to dzień, to miesiąc, w którym polska policja odbiera należne honory, na które zapracowała przez ostatni rok. Dziękuję za to, że jako przedstawiciel 3000 organizacji na Mazowszu mogłem dzisiaj wyróżnić osoby z różnych środowisk, a więc działaczy związkowych, przedstawicieli kadry kierowniczej, ale również przedstawicieli instytucji, które w sposób ewidentnie właściwy wspierają polską policję. Szanowni Państwo, bo nie ulega wątpliwości, że polska policja, jak już dzisiaj tutaj powiedziano, jest fundamentem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Choć jako policja, jak wspomniał wczoraj obecny na święcie mazowieckim w Radomiu pan komendant główny policji, inspektor Marek Boroń, że borykamy się z drobnymi problemami kadrowymi, to jednak w imieniu polskiej policji złożył deklarację, że my jako policjanci damy radę zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, a więc i mieszkańcom Siedlec. Takie deklaracje również, jestem przekonany, złoży i składa zawsze do pan komendant miejski. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, powtórzę słowa również za panem przewodniczącym. Na sztandarach znajdują się sztandarach polskiej policji znajdują się słowa Bóg, honor, ojczyzna. Słowa to są skierowane przede wszystkim do policjantów. I ja życzę wam, drodzy Państwo, by nie były to tylko puste słowa, ale by były one takim wskaźnikiem na dalszą służbę, ale również i wtedy, gdy te mundury zdejmiecie, odchodząc na emeryturę. Niech właśnie święty Michał Archanioł jako patron policji towarzyszy wam każdej służbie i szczęśliwym powrotu do domu, do bliskich, którzy zawsze na was oczekują. Wszystkiego najlepszego.